Myśli osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich kochanych, moich subskrybentów, widzów, odwiedzających mój kanał na wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Co myśli o Tobie osoba ukochana? Jak Cię widzi? Czy w ogóle myśli? Tak, być może wyjdzie, że nic nie myśli, że wcale nie myśli. Zobaczmy, przyglądnijmy się dzisiaj kartom. Kochani, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Codziennie nowe wróżby, nowe czytania. Oczywiście są to czytania kolektywne. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, osobiste. Napiszcie do mnie e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale. W filmiku wyświetlam, pod filmikiem. Również oczywiście w komentarzach zobaczycie mój e-mail, adres e-mailowy, napiszcie. Ja wyślę Wam od razu, kochani, opcje, zestawy wróżb i umówię się z Wami od razu na sesję. Czekanie jest tylko 2 lub 3 maksymalnie dni, także szybkie terminy. I zapraszam Was serdecznie, jeśli macie jakiś miłosny problem, emocjonalny problem, zapraszam Was. Powróżymy, zobaczymy, co karty Wam doradzą, jakie wskazówki Wam pokażą. Kochani, zapraszam Was, kliknijcie na subskrypcję z dzwoneczkiem, komentujcie, lajkujcie, bądźcie aktywni na moim kanale. Pierwsza grupa, karty Tarota, obelisk, kwarc różowy. I druga grupa, Lenormand, old style Lenormand, czyli Lenormand w starym stylu. Wybierzcie sobie, lub obelisk czerwony. Wybierzcie sobie grupę lub talię, lub jeśli nie możecie się zdecydować, oczywiście możecie oglądać cały filmik i te dwie talie, ponieważ mogą się one również uzupełnić. Pierwsza grupa. Karty Tarota. Co myśli osoba ukochana? Co myśli osoba ukochana? Co myśli osoba ukochana? Pokażcie, kochane, karty. Co myśli osoba ukochana? Co myśli osoba ukochana? Magik. Karta maga. Siedem buław. Cztery monety. I pięć monet. Wow, ta osoba na pewno czuje stratę, jakiś deficyt, jakąś nędzę emocjonalną, tak? Coś jest między Wami albo zablokowane, albo nie działa, nie ma komunikacji, nie ma spotkań. Coś ta osoba straciła, tak? Czuje, że ma wielką stratę, kryzys, że jest jakby zaniedbywana przez Was. Czy nie czuje się kochana? Czuje się niepewna w tym związku, w tej relacji. Czuje się pozostawiona, porzucona. Jest to jakieś zerwanie związków, czy jakieś pożegnanie, jakieś, nie wiem, jakiś brak komunikacji, tak? Deficyt ta osoba czuje. Myśli o tym, że Was straciła. Być może afirmuje ta osoba, medytuje, żeby Was z powrotem odzyskać. Myśli ta osoba, że straciła Was, ponieważ jest jakaś inna osoba, jakaś trzecia osoba, tak? Która tutaj koliduje w związku, która zagraża związkowi. Czyli jakby tutaj zazdrość, niebezpieczeństwo poprzez jakby wtrącanie się lub zagrożenie poprzez osobę trzecią. Też kłótnie między Wami lub jakieś konflikty właśnie,
ta osoba chce walczyć o tą relację z Wami, chce walczyć o Was, chce walczyć być może o odzyskanie dobrej komunikacji z Wami, o spotkanie z Wami, tak? Trzyma jeszcze tutaj rękoma i nogami ta osoba się tej relacji z Wami. Nie chce popuścić jakby, tak? Nie chce zapomnieć, nie chce tutaj zostawić tego wszystkiego. Nie chce odejść. Jakby wręcz przeciwnie, trzyma się kurczowo jeszcze Was, Waszej relacji. I ma jakby lęki tutaj silne, tak? Że straci to wszystko, że straci tą relację poprzez jakieś inne osoby trzecie, które się albo wtrącają, albo inna osoba trzecia, która się tu pojawiła, czyli inny, nie wiem, mężczyzna, tak? Inna kobieta, która jest zagrożeniem dla Waszej relacji, dla Waszego związku. Ta osoba jest pełna tutaj lęków, tak? Że Was już straciła, że ten związek już jest zatracony, że ten związek już jakby jest zakończony. Także smutek, lęk, deficyt, poczucie zagrożenia, poczucie samotności, poczucie porzucenia. Takie mamy tutaj myśli Waszej osoby. Napiszcie mi w komentarzach, kochani, czy ta grupa z Wami rezonuje. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, karty Lenormanda. Oczywiście grupa pierwsza może zostać. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze, czy rezonują z Wami te rozkłady, czy grupy, które wybraliście, rezonują z Wami. Bądźcie aktywni, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Grupa druga. Myśli osoby ukochanej. Pokażcie, kochane, karty Lenormanda. Myśli osoby ukochanej. 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 O, tęskni ta osoba. Mamy księżyc. Słońce. Wow, księżyc i słońce. Czyli męska i damska energia. Tęsknota. Bardzo pozytywne tej myśli o Was. Wow, i gwiazda. No wszystkie najpiękniejsze karty, które mogły wyjść. Jaka piękna talia. Księżyc. Słońce. Dziecko, czyli nowy początek, nowa szansa. I do tego jeszcze, kochani, gwiazda. Czyli wow, no przepiękne, przepiękne karty. Piękna talia w ogóle. Tradycyjny, stary Lenormand. Więc tak, księżyc, tęsknota mężczyzny. Słońce, energia kobieca, która mówi o pięknych, pozytywnych wibracjach. Gorącej miłości, pozytywnej energii, przyciąganiu bardzo... Takim bardzo dobre plany, pozytywne plany. Dziecko, nowa nadzieja, nowy początek na coś nowego, nowa szansa. No i gwiazda, po prostu nadzieja na coś, że coś się pięknego jeszcze między Wami zadzieje, wydarzy. Ta osoba myśli bardzo pozytywnie, bardzo gorąco o Was. Pragnie nowego początku, jeśli macie jakąś blokadę, jakiś problem, pragnie nowej szansy. Jest pełna nadziei, że wszystko między Wami jeszcze ułoży się pięknie. Tęskni za Wami, jest pełna rozmyślań wieczorami, nocą, być może śni o Was, marzy o Was. Pragnie, żeby ta relacja rozwinęła się w bardzo dobrym, pozytywnym kierunku. Jest naprawdę ta osoba... bardzo pozytywnie do Was nastawiona, być może nawet myśli tu o dziecku z Wami, o pięknej, pięknej, pozytywnej, gorącej relacji, pełnej miłości, pełnej dobrej, miłosnej, romantycznej wibracji. Naprawdę wspaniałe karty, cudowne karty. Także niech się dzieje tak pięknie, cudownie. Grupa druga jest naprawdę, aż mi ciarki przeszły, przepiękna, przepiękna, pełna wspaniałych,
cudownych, miłosnych, gorących, pełnych miłości, wibracji. Także tego Wam życzę i napiszcie mi w komentarzach, czy rzeczywiście to się tak dzieje i realizuje. Do usłyszenia już wkrótce.